Co jest takie w Sopockim Festiwalu, że co roku przyciąga tyle gwiazd? Jak myślisz? To jest chyba magia tego miejsca. Każdy artysta marzy o tym, by być częścią tego wydarzenia. To są korzenie polskiej muzyki na tej scenie, więc ja jako jeszcze dzieciak, pamiętam jak oglądałam festiwal w telewizji, marzyło mi się, by być tego częścią, by stać na tej scenie. Oglądałam artystów, którzy byli moimi idolami. Dzisiaj mogę razem z nimi występować, więc... No i przede wszystkim to jest kolejna możliwość spotkania z ludźmi. Sopot to jest miejsce magiczne, kultowe, historyczne i ja myślę, że dzisiaj odbyła się konferencja, było mnóstwo artystów. Myślę, że każdy z nas, tak jak tutaj siedzieliśmy, jak jeden mąż, czuł dokładnie to samo. Wielką ekscytację, wielką adrenalinę i wielką miłość do tego, co każdy z nas robi, do muzyki, ale przede wszystkim do tego miejsca. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy grać po raz kolejny na deskach Opery Leśnej w Sopocie. Cześć, witam wszystkich. No, jestem przede wszystkim bardzo szczęśliwa i zaszczycona tym, że mogę być wśród tak cudownych artystów. Po raz pierwszy i ostatni wystąpiłam 7 lat temu na deskach Opery Leśnej i wkrótce potem dowiedziałam się, że będę mamą. W związku z tym wracam tutaj z wielkim sentymentem, jestem bardzo szczęśliwa, że mogę wystąpić ze swoimi już utworami. To niezwykłe przeżycie. Ja kilka lat temu nagrałem z moimi kolegami przebój Zawsze do celu, gdzie rok później otrzymałem na tej sopockiej scenie w amfiteatrze nagrodę za największy przebój radiowy. Dlatego uwielbiam tu wracać i po prostu no nie mogę się doczekać 16 sierpnia, czyli 4 dnia Top of the Top. To jest fantastyczne miejsce i publiczność docenia to miejsce, przychodzi zawsze tłumnie. A ludzie wszyscy włączają, tak jak ja byłem takim małym chłopcem, no przecież się włączało ten telewizor czarno-biały, się oglądało festiwal w Sopocie, także nic się nie zmieniło. Jest magia i jest moc tutaj.